Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej austriackiej kampanii w Crusader Kings 3. Tak więc kontynuujemy, staramy się utworzyć królestwo, ale póki co na drodze nam stoi problem z hakiem na naszego cesarza. Mamy cesarza, który jest stary, ale niestety ciągle jeszcze żyje i nie ma na niego żadnych haków. Mamy haka na jego córkę. To jest jakiś tam początek, ale to też nie do końca o to chodzi. No teraz próbujemy na jego syna coś złapać, ale jak widzicie, sami jacyś nieznaczący ludzie nam tutaj się pojawiają na liście. I mamy nowego cesarza. Czy jego siostra ma roszczenia? Ma. Czy jego siostra by przybyła na nasz dwór? Tak, ale byśmy zmarnowali haka, czyli tego nie robimy. Zrobimy za to coś innego. Zrobimy frakcję przeciwko niemu, tylko najpierw muszę ją tu gdzieś znaleźć. Lista jest długa, tu też widzę, nie pokazuje się hak, czyli myślałem, że ją znajdę w ten... A nie, pokazuje się, dobrze. I... stwórzmy... Co, nie powstała? Czemu nie? Gdzie ona jest? Coś tu źle kliknąłem... O... Okej... No, układ sił nie jest idealny. Nasz obecny cesarz jest silny. Dobra, na razie zobaczmy coś innego. Czy dałoby się... A, to jest... tutaj... pozyskać kogoś. Do tej frakcji. Musielibyśmy mieć na nich haki. Jak z tego rozumiem. No, tylko czy mamy na haki na jakichś wpływowych ludzi? To jest pomniejszy jakiś wasal. Na niego mamy, ale to niewiele zmienia. To są wszystko ludzie... praktycznie znikąd, którzy niewiele nam pomogą. Więc to może tak łatwo nie przejść. Musimy jakiś bardziej niecny plan tutaj obmyślić, żeby ją osadzić na tronie. Nie jesteśmy dużo słabsi. Też nie jest tak, że jesteśmy dużo słabsi. Nie ma wielkiej domeny. Przydałby się nam sojusznik. Czy udałoby się wydać naszą córkę za króla Francji? Udałoby się, tylko on przegrywa w tej chwili ciężką wojnę i jest słaby. Dzieci króla Węgier już mają swoje lata, czyli tu nic nie ugramy. Może następca tronu Korsyki też ma własne problemy. Oj, tu ona dostanie w tyłek. No nic, na razie chyba nie bardzo ktokolwiek. Może Polacy, no. Co wy na to? Czemu bez sojuszu? Bizantyjczyk. Co prawda ma problemy. Czy Polak? Polak jest bliżej na pewno. Ma 6000 zbrojnych. Zróbmy to. I zgodzi się na ślub matrynarny, co ciekawe. Jakiś jego pomniejszy syn, w sensie niedziedziczący. To jest, nie wiem, kto to jest na niego, ale w każdym razie nie dziedziczy. Więc mamy już
potencjalną współpracę z Polakami. Odpuśćmy szukanie tego. Przynajmniej... Oczywiście Bawaria jest rozgrabiana przez wszystkich wokół. Francja przegra. Mamy jeszcze młodszego syna i zostaliśmy zaproszeni do rady. Czemu nie? Mamy też na cesarza Haka, czyli... A, nie możemy, bo już zmienialiśmy nasz układ. Musielibyśmy mieć na niego Haka. O, trochę się zestresujemy. Kurde. I nie ma pewności, że się uda. A tu... Tu jest lepiej. Co do Czecha, wyślijmy jednak ją do Czech. O. A nuż coś znajdzie? I obserwujmy sytuację. No niestety to mnie martwi, że tutaj nasi dostają w tyłek. Bo stracą całe księstwo Kordoby. Chętnie bym im pomógł, ale nie wiem, czy możemy. Możemy. To robimy na razie. To jest dla nas ważne, żeby tam to jakoś wyglądało. I jeżeli by się dało... A nie, oba są zajęte. Abyśmy wzięli też zakon, ale niestety... Nie możemy. Okej, okay, nasza 8000 armia. Miejmy nadzieję, że wystarczy, żeby odmienić losy tego konfliktu, bo na razie to tak nie wygląda za dobrze. Nie, my chcemy na samego Szefuncia. Ale ja też tu płyniemy. Niestety nasi właśnie zostali złapani i przegrają tą dużą bitwę. I mamy nową cechę naszej kultury. Bardzo dobrze. Wylądujmy sobie tu. Musimy chwilę odczekać, żeby nasze siły się jakby przyzwyczaiły do bycia ponownie na lądzie. Bo tutaj inaczej może być dosyć nieprzyjemnie. Albo na jego stolicę. Wiecie co? Ruszmy na jego stolicę na razie. To może być bardziej nawet bolesne dla niego. Gilbert, nie wiem kto to jest. Dobra, czyli tu się dzieje. Okej. O, też mają, widzę, więcej wojsk. O, ryzykujmy. I Anusz się uda. To będzie słaby hak. I nie wiem, czy to coś zmieni na tyle, żeby chciał z nami współpracować. No ale dobrze, tutaj się wydaje, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Weźmy to, będziemy mieli troszkę skilli od naszych ludzi. I to by znaczyło, że żona może nam ogólnie już pomagać, czyli jest dobrze. Weźmy to szturmem, żeby zakończyć ten konflikt. No, dość duże straty, ale obroniliśmy wiarę. I tu nas stać, żeby nikt na nas nie miał haka. Haki to my robimy, a nie na nas. I zróbmy sobie ucztę, żeby się troszkę odstresować. Bardzo dobrze. O, mamy troszkę przyjaźni, jeszcze lepiej, mniej stresu. I zrobione. Kurde, jest silny, no jest silny, a tutaj nie bardzo, a nie, ktoś dołączył.
Dołączył Czech. O, to mocno zmienia sytuację, jak Czech dołączył. To mi się podoba. A, co się stało? A idźcie, łyżka mi siadła. Dobra, baterie gotowe do działania. Okej. I mamy jeszcze młodszego syna. Tu również można pomyśleć o jakimś ciekawym sojuszu. Z Norwegami na przykład. No ma troszkę sporo lat, chociaż to byłby rozsądny sojusz tutaj. Norweszka jest w dobrym wieku, no zawsze zostaje księżniczka andaluzyjska. W sumie dość bliska, bliskie pokrewieństwo, ale dobre cechy. To może nie być głupie. To jest też 8 tysięcy zbrojnych z Andaluzji. Dobrze. Czy możemy jeszcze kogoś przekonać tutaj? Nie, nie możemy. Na nikogo nie mamy odpowiednio silnych haków. Ale myślę, że to jest najlepszy moment. Lepiej nie będzie. O, tutaj Bohemia się wpakowała jakimś cudem. A to nie problem dla nas. I czas działać. Czas działać. Czyli w celu utworzenia królestwa będziemy musieli osadzić kogoś, kto będzie nam lojalny. Czyli żądamy od obecnego cesarza, aby ustąpił. Oczywiście się nie zgodził. A my wzywamy teraz Andaluzyjczyków i wzywamy Polaków, czyli wspólnymi siłami dokonamy rewolty w Imperium. Niestety jeszcze nie w pełni jesteśmy zregenerowani, jeśli chodzi o naszą armię, ale no nie chciałem, żeby cesarz też nas zbierał jakoś bardzo dużo potencjalnie sojuszników. Być może też doinwestujemy to, czyli co zrobimy? Ta armia pójdzie oblegać. Druga się cały czas troszkę regeneruje. No dobra, podbudujmy sobie relacje. Widzę, że ruszyła armia cesarska. To dość duża. Ale tutaj też mamy w pobliżu naszych czeskich sojuszników. Więc wspólnymi siłami to będzie dosyć wyrównane. No. Myślę, że też zaryzykujemy, czyli weźmiemy jakichś potężnych najemników, żeby jednak mieć tutaj tę przewagę. Może nie chcemy się zadłużać, ale powiedzmy Gwardia domu, co by tu się nadawało? Tyle tych kuszników. O. I kolejne oddziały ruszają na pomoc. Mamy to przegrać. Mamy to przegrać. Mamy bardzo dobrego dowódcę, ale moglibyśmy to zdobyć na szybko, ale kurde, nie wiem. Teraz jest całe pytanie, co zrobią sojusznicy. Dołączyli. Bardzo wyrównana bitwa. Po naszej stronie dowodzi nasz marszałek. Mamy dużo więcej rycerzy. No, chyba jest szansa. Zaczynamy zdobywać przewagę i armia cesarska pokonana w pierwszej bitwie. Bardzo dobry początek. Powiem szczerze, lepiej nawet niż dobry. Zabierzmy się za obleganie i
powstaje herezja waldezjańska, mniejsza z tym. Znów bym podzielił nasze siły, tak żeby część była na naszych ziemiach i się regenerowała. To jeszcze nie jest ostatnie słowo cesarza. Będzie walczył i niestety tym razem chyba wygra. Kto zmarł? Nasza żona, co się stało? W nieznanych okolicznościach. Ktoś się do tego mógł przyczynić, a my się ucieszyliśmy, nie wiem dlaczego. Kolejna ciężka bitwa i niestety nasz marszałek zostaje bardzo ciężko ranny. Tym razem dowodzi... Oj, czyżby umarł? Nie. Ale to już jest raczej przesądzone. I super, przybyli kolejni sojusznicy. Dobra. Potrzebujemy też nowej żony. Może księżna Węgier byłaby ciekawą partią. O, kolejny dobry sojusznik. Zróbmy to. I oczywiście dajmy im szansę się zemścić na cesarstwie za ostatnie wojny, czyli wzywamy również Węgrów do tej operacji. Ale niestety chyba już po naszym marszałku. Chociaż dowodzi również całkiem niezły. To jest chyba dowódca tych najemników. Potrzebujemy lekarza. Czekaj, dwórka. Biskup. Można by kogoś może poszukać przez małżeństwo ciekawego. Zobaczmy. O! Ta pani mi się podoba. Troszkę stara dla niego, ale mniejsza z tym. Dobra. No, bierz jeden ślub. Tak, i dajmy jej stanowisko medyczki. Myślę, że się dość szybko ogarnie w tej roli. No, tu tracimy troszkę. Żona nam sobie nie radzi chyba z pomaganiem w sprawach zarządzania na tyle. Czyli w tej sytuacji nasz młodszy syn, dajmy mu powiedzmy to terytorium. I myślę, że stworzymy mu również Istrię, czyli w razie co on przejmie tutaj po prostu tereny w tym obszarze i to nie będzie w żaden sposób problematyczne. A tymczasem wojna trwa. Cesarstwo jest ciągle silne jak cholera. Nie wiem. Lepiej byłoby ich ponownie pobić, aż już niewiele zgarniemy za te kolejne procenty, tak szczerze mówiąc. Zobaczmy, czy za nami ruszą. Tak. I nadchodzą również Węgrzy, czyli sytuacja wydaje się dobra. Początek bitwy będzie ciężki, bo będziemy sami, ale najemnik jest dobry i również sojusznicy pomogli, czyli dość eleganckie zwycięstwo. Papież, o dziwo, mimo że tu walczymy z chrześcijanami, nas popiera. A tutaj podzielmy nasze siły, zrobimy oblężenie troszkę dywanowe. Co to za druga wojna? Nawarę. A, czyli tutaj. Dobra, to są jakieś tam pojedyncze tereny, to cesarstwo to straci, to nie będzie dla nas potem problemem, bo tak mówię, kurde, żeby nie było, że zdobędziemy jakiś wrak cesarstwa. No, możemy kupić jakąś książkę i możemy ją też poczytać, czemu nie. Dobra, kolejne terytorium zdobyte. I mamy też kolejnego perka, bardzo dobrze. Czyli stajemy się skolarem, mamy dużą wiedzę, znamy się tutaj na różnych rzeczach. I też widzę, że nasi dość sprawnie oblegają. Czy tam, gdzie jest oczywiście maszyny oblężnicze, bo pozostali to tak już mniej sprawni.
Być może zrobimy to szturmem, bo to jest ostatnia prowincja, którą byśmy potrzebowali według mnie. Tak jest. I zwycięstwo. Osadzamy na tronie jego siostrzyczkę. Bardzo dobrze. I czemu nie możemy tego zrobić? Brakuje nam ciut pieniędzy, ale to nie jest jakiś duży problem już na tym etapie. Jeśli nasze armie wracają do domu. Mianujmy. No, nikt tu nie jest jakoś specjalnie dobry, ale okej, możesz być ty. I mamy też jeńców, do których powinny jakieś pieniądze wpaść. A nasza córka, która jest dyplomatką, wymaga nauczyciela. Wiecie co? Wychowajmy ją osobiście. Czemu nie? No dobrze, kasa napływa dość szybko. Tymczasem na Węgrzech mamy wojnę przeciwko obecnemu królowi. Na razie nie dołączamy do niej, bo oczywiście potrzebujemy, znaczy dołączyliśmy, ale potrzebujemy naszego haka. I ratuje nas papież po raz kolejny, który widzę naprawdę musi nas lubić, że po tych wszystkich wojnach w obrębie chrześcijaństwa dalej nas popiera. A, jeszcze ta wojna. Kurde. Się strasznie boję, że ona kopnie w kalendarz albo coś. Mogliśmy do tej wojny nie dołączać, bo to nam skomplikowało życie. Naprawdę teraz. Świeżo nam pomogli i nie chciałem być chamem. Ale trudno. Ruszamy. Zdobądźmy stolicę buntowników. To na pewno pomoże trochę. Małżeństwo może być. No i szczerze teraz powinien zacząć iść punkty overtime, jeżeli mamy już stolicę buntowników w naszych łapkach. Oni jeszcze mają oczywiście tam 6-tysięczną armię. To jest ok. A jak silne jest cesarstwo obecnie? Słabe pod jej rządami. Bardzo słabe. No ale ok. I niedługo nasi najemnicy pójdą do domu. Zajmijmy się trochę. Przecież nie, w sumie bardziej nam teologia by pasowała, jako że jesteśmy fanatykiem religijnym. Być może stoczymy kolejną bitwę, jeśli się uda. Przecież dość szybko tu uciekają. Nie wiem, czy oni są rozbici, czy co. Nie wiem, idą tam. Nie idzie mi ich dorwać. Mogą być rozbici. Chyba są. Dobra, idziemy na ten oddział wobec tego. I mamy przyjaźń z królem Polski. Czemu nie? Który nauczył się naszego języka. Kolejne zwycięstwo. Ta 3000 armia jakby teraz poszła do piachu. Stańmy na czele tego projektu. Powinniśmy ich dorwać i zmiażdżyć teraz w tej bitwie. I super. Akcja zakończona sukcesem. Obroniliśmy i po wielu przeciwdziałnościach udaje nam się ogłosić arcyksięciem Austrii. Wspaniale. Wspaniale. Jesteśmy arcyksięciem. Mamy też swój herb. Mamy też tutaj rzeczy, które można powystawiać. Nie za wiele jeszcze, ale zawsze coś. Porządną książkę na temat wojny. I jakąś kiepską ozdobę. Stać nas też, myślę, na to od razu, żeby... Właśnie dwór dyplomatyczny bardziej patrząc na nas. Myślę, że nie będziemy się na razie tutaj ograniczać. Może nie bez... Przecież
Przy naszych dochodach wiecie co? Raz się żyje. Przecież kurde... Nie, może po kolei. Najpierw zróbmy tak i zobaczymy, co się będzie działo. Jesteśmy jednym z najsłabszych dworów na świecie w tej chwili, no nie ukrywajmy. Ale zobaczmy też nasze tereny de jure. Bardzo dobrze, czyli to wszystko jest de jure Austrią, a zakładam, że to zacznie niedługo dryfować de jure do naszych terytoriów. Okroiliśmy Bawarię. No i super. To mi się podoba. To mi się podoba. Czyli de facto osiągnęliśmy cele tej kampanii. A, czy ona się obroni? Powinna się obronić przed zbuntowanymi wasalami. Dobra, ktoś nam składa hołd, ale znów ktoś tutaj się buntuje. No i tego raczej nie powstrzymamy, czyli będzie obniżenie autorytetu niestety, ale w sumie dla nas dobrze, bo mniejsze podatki, więc my już swój cel zorganizowaliśmy tak naprawdę. Nie chcemy oczywiście upadku cesarstwa, ale nie jest to coś, co nas jakoś przeraża też. I tak nie będzie współczująca. I mamy zbyt wiele tytułów oczywiście, czyli co robimy? Tu nasz syn otrzyma już od razu, myślę, tytuł księcia Istrii i tej Friuli, czy jakkolwiek to nazwiemy. Czyli tu powstaje małe księstewko, bardzo dobrze, a my oczywiście mamy Austrię i Salzburg. To też się potem podzieli, no ale wiadomo, tak to w życiu bywa. Okej, tu mówię, nie chcę tego na razie awansować, bo myślę o zmianie na budynki związane z czymś innym. I mamy też w Chorwacji, tak, mamy tu jedną prowincję w Chorwacji. Dobrze. Teoretycznie moglibyśmy tu oczywiście jeszcze komuś coś zabrać, ale myślę, że nasz władca, który dopiero co doszedł do tytułu króla, nie będzie tutaj jakichś dzikich kombinacji robił w tym temacie. Oczywiście szerzymy kulturę, też nie wiecie co? Nasz władca jest wykształcony i będzie za jego rządów szybszy rozwój, a chcemy oczywiście, żeby stopa rozwoju w Wiedniu była wspaniała. Czemu nie? I chyba nasz syn utworzył, a nie, tutaj ktoś utworzył kolejny tytuł, co nie jest nam do końca na rękę w tej chwili. No dobra. Przekażemy mu to. O. Czy z Austriakiem? Jest, to dobrze. Może będzie szerzył kulturę, a już wiem co zrobimy. Możemy zrobić coś, co nie wpłynie negatywnie na naszą opinię, czyli możemy przejąć tutaj dodatkowe terytoria wewnątrz Austrii. O, i teraz jest chyba ok, nie będziemy przesadzać, tak jest dobrze. Tutaj jeszcze o. No, tego bym tu nie chciał akurat. Damy to. No tu mówię, nie mam dylemat ciągle. Jednak ta kasa zawsze jest potrzebna, ale dobre jednostki, piechoty to też nie jest nic. I możemy zamówić co nieco. Kurde. Czy jeszcze po... Nie, no chyba czas kończyć, bo mówię, taki był cel, to miała być mini kampania. I uważam, że była fajna, szczerze mówiąc. Działo się trochę. Skoro doby muzułmanka, no dobra. Podoba jej się u nas, czemu nie? No papież nas po prostu uwielbia.
syn będzie płacił ciut wyższe podatki. Zobaczmy też, jak wygląda nasza umowa feudalna. Jesteśmy dalej marchią. Będzie trzeba następnym razem zmienić to. Być może zrezygnujemy z tego i z tego w przyszłości, bo no, nasza pozycja jest na tyle silna, że raczej byśmy już patrzyli kiedyś, byśmy grali oczywiście, a nie będziemy, w cele zagraniczne bardziej. I super! Kurde, tylko teraz stracimy ten zamek w stolicy, ale myślę, że nasz władca, który jest zelotą, nie będzie się tym przejmował. I stworzymy pod Wiedniem zakon rycerski. Krzyżaków, Teutonic Order, czyli mamy krzyżaków. W sumie krzyżacy dzisiaj są w Wiedniu, jak ktoś nie wie, to właśnie Austria przygarnęła resztki zakonu. Ale to inna historia. Coś wspaniałego po prostu. Jeszcze zobaczmy, co się wydarzyło. Kolejni się buntują. Ten by teraz chciał być nowym cesarzem. Kto to w ogóle jest? Ten z Baru. Ja chyba wolę Czeszkę na tronie, szczerze mówiąc. Więc zmiażdżę tych buntowników dla niej. Ciekawe, czy będziemy mieli jakieś bonusy. O, w teorii możemy mieć kolejną jednostkę. Czy na razie nie mamy potrzeby. Być może kolejne... O, mieliśmy ich w religię. Czy beusze do szybszych oblężeń. No dobra, tutaj zrobimy im po prostu sieczkę. No zaryzykujmy. Niewiele, ale troszkę wyższa jakość. Tracimy znów niestety marszałka. Dobra. Atrybut też czempionem naszym. I widzę, dużo zleceń mamy. Bardzo dobrze. Myśliwiec tym razem. Ło! To był niestety hałaśliwy myśliwiec. Ja nie chcę jakiegoś super krótkiego odcinka, więc czy się chwilę pobawimy tu z nimi. Oczywiście tam trwa oblężenie ich stolicy, a tutaj maszerujemy. I super, wyższa jakość przedmiotu. O, dość wyrównana bitwa się szykuje, ale nie dodam papieża. W rzeczywistości po prostu idą w rozsypkę. Tak. A co to za bunt? Artefakt kolej. Kurde, że tu się nie może uspokoić. No, niestety to trochę nasza wina, że taką cesarzową mamy słabą. Nie będę ukrywał, że to nie przyczyniliś. O nie, ty dupku. Widzicie? Błąd. Jeszcze my tu dowodzimy, możemy zostać ranni. Na szczęście tak się nie stało. Wspólnymi siłami się musimy tu gdzieś spotkać. Dobra, lepsze relacje. Dobra, ta wojna się teraz skończy, czyli ona obniży autorytet. Nasz projekt działa dalej. I oczywiście trafiamy do rady, nie wiem na jakie stanowisko. Kanclerza, w sumie ważne, jedno z ważniejszych, tak szczerze mówiąc. Z
Co my tu mamy? Badziewia same. Tu coś nowego jest. Mogą być jakieś łupy. I są. Chyba to naprawimy. To sobie możemy użyć. O, i mamy jakieś polskie traktaty. To jest badziewia, niech się rozleci. Zaryzykuję, kurde. On się poradzi. Niech walczy. To mi się podoba. Skończmy jeszcze tą wojnę. Zadowolona z siebie, zmienna, ufna. Niech będzie zadowolona z siebie. Kolejny konflikt może być. To ta nieszczęsna cesarzowa robi, ktoś mi wyjaśni. Zamiast ich pokonać, to nie wiem, gdzie jej wojska polazły. Musimy to my wszystko robić za nią, wszystko. No ale dała nam tytuł, więc... Weźmy to sobie, chociaż raczej nam nie przyda. Okej. Elegancko, co możemy zrobić? Możemy złożyć jej petycję. Odegrajmy rolę uprzejmego wasala. Zobaczymy, co od niej wyciągniemy za chwilę. Nie po to mówię, kombinowaliśmy, żeby nic z tego nie mieć. A czy jesteśmy w ogóle elektorem teraz, czy nie? Bo jestem ciekaw, czy jesteśmy elektorem. Nie. A w sumie dziwne. O, ale mamy jeden głos. W teorii można by kontynuować z naszymi kombinacjami, jeżeli chodzi o spiski. I na przykład... wygrać głosowanie, ale nie, mówię, no to nie był cel tej kampanii. Czy tu się pojawiły jakieś problemy religijne? Tak, mamy tutaj wasala, który jest obcej wiary, co nam się nie podoba, dlatego też moglibyśmy mu to zabrać, ale po pierwsze akt, nie, to nie jest akt tyranii. Moglibyśmy mu dać pieniądze, to musimy go też przekonać. Spróbujmy w ten sposób i poprosimy, żeby się nawrócił. Jest haka, nie, niech spada. Czyli, a teraz jak z odebraniem tytułu? Dalej ciężko, no nic, będziemy go przekonywać wobec tego. Czy u nas jest w ogóle problem z wiarą? Nie, tylko ten jeden Ancymon się trafił. Okej. I zobaczmy, co tu nowego dostaliśmy. Bo trochę rzeczy jest. Po pierwsze to, i to na pewno pójdzie na ścianę. Ja wiecie co, jednak zostawię te nasze rzeczy, nie będę wieszał tego. I... kolejny puchar niech stoi. Czemu nie? I myślę, że czas na pielgrzymkę. Nasz władca powinien uczcić to, że dostał się do władzy jako król i tym razem już nie szczędzimy. Jesteśmy fanatykiem, wyruszamy aż do Jerozolimy. Ale po drodze się rozchorowaliśmy i stajemy się troszkę niesprawni fizycznie. Bóg nas ochroni, jesteśmy zelotą. I oczywiście wszyscy niewierni to brudne świnie. O, mamy jakąś kosteczkę mizerną, ale mamy. I wróciliśmy. Dokładnie.
No, jakąś zbroję gdzieś uciułaliśmy. A gdzie kosteczka? Tu, tylko aż wstyd takie coś wystawiać. W sumie przy tym bogactwie widzę, że nie ma problemu, więc możemy się pobawić na bogato. To jest niezbyt bolesne dla nas. Zobaczymy, jak szybko. O! Dobrze. No, bardzo szybko podnosimy nasz ranking. Czemu nie? O! Wiedza się go podniesie. Nie wiem, co nam to da tak naprawdę. Sądzę, że niewiele, no ale trudno. I co? Nie, żadnych nic z wiedźmostwem. Jesteśmy dobrym. Żadnych wiedźm. Nie ma takiej opcji. Dobra, przekonywujemy tego niewiernego. On musi się nawrócić. To jest hańba dla nas, że mamy tu niewiernych. I mamy jeszcze coś. O, szybkość budowy. Ja myślę, że wywalimy jeden z tych rzeczy. O, tylko że nie tak się rozłożyło. W sumie moglibyśmy się węgierskiego nauczyć. Mamy żonę z Węgier, więc tylko stracimy wtedy to, więc na razie nie. A cesarstwo troszkę nabrało sił. Rządzone przez Przemyślidów. No a my oczywiście się będziemy rozwijać już w tej chwili. Spokojnie rozwijać, tak szczerze mówiąc. Tutaj nie zakładam z tym problemów. O, gorzej, że kasa się kończy. Dobra, zmieńmy to na ciut większe jednostki, bo to da nam też troszkę damage'a dodatkowego dla wszystkich jednostek, które mamy. Dobra. I za tę dodatkową kasę myślę, że najbardziej się nam opłaca. Jeszcze kuszników nie mamy na tym etapie. Być może później. O, nie ma pieniędzy. Drogie te tryby uszenie, powiem. O, niestety, jest też na kolejne inwestycje. Zobaczmy, co jeszcze tu zrobimy. No, kto to jest? To nasza żona. A nasza żona. Co? A czyli widzą naszą żonę, że tutaj nawiedza zamek. Nie, jesteśmy pobożni, nie wierzymy w takie rzeczy. To nie dla nas. Niech się ogarnie po prostu. Nie lubi nas. No, też goście tam. Mniejsza z tym. Jakaś brosza. Może być na razie. Czy ja zawsze uważam, że warto zamawiać. I mamy przyjaźń. Czemu nie? Czyli nasza siostrzenica rządząca, czy jest dalej nasz ród oczywiście, rządzi i sobie nawet radzi. Zobaczcie, atakuje. A, to nie jest to jej wojna. Dobra, to jest mało ważne. Ale też widać wyraźnie, że chrześcijaństwo sobie radzi. A jaka jest wiara we Francji? Co tu się wydarzyło? Waldezjanizm. To już nie jest dobre. Wiecie co? Zabierzmy mu tę ziemię.
Nie powinno z tego być buntu. Dobra. Tylko nie wiem, czy możemy tym zarządzać, bo to są ziemie kościelne, z tego co widzę. Właśnie, czyli tu potrzebowalibyśmy postawić zamek i przenieść tam stolicę regionu. To by nam najbardziej pomogło, tylko że to nie jest takie hop-siup. I wojna w Polsce kolejna. Czy ona w ogóle jest do wygrania? Jest. A wyruszymy na nią, jak najbardziej. Są prawosławni Rusini, którzy się tam próbują wepchnąć, niespodziewanie. I oczywiście ruszamy w te pędy. Na ratunek sojusznikom. No, tutaj. Nie, żadnych romansów, to jest grzech. Oczywiście. Nie, nie będziemy inwestować w jakieś zbroje, która jest nieznanego pochodzenia. Na razie jest dobrze, jeżeli chodzi o artefakty, które produkujemy oficjalnie i tyle. I mamy broszę, która nic nadzwyczajnego. Dobra. Teraz odbijmy Lublin dla Polski. O, oni tam też dość szybko zajmują, widzę. Ale mam nadzieję, że kogoś... Och, te samoloty. Chyba będę musiał jednak grać przy zamkniętym oknie. O, to już jest lepsze. Dostaliśmy teraz. A tymczasem władca czuje się coraz gorzej. Staje się też melancholikiem. I dorasta córa, która weźmie ślub z obecnym królem Polski. Czemu nie? Kolejna córka? Czy ja dobrze widzę? Czekajcie. Więc tak, tu ślub. Bardzo dobrze. Pieniądze od papieża oczywiście też się przydadzą. Pójdą... Gdzie jest ta... Tu pójdą na... postawienie zamku. Tu jest jakiś biskup, dobrze. Okej, okay. I czy to jest ślub matrynarny? Tak, nie wiem jak to możliwe, że poprzedni król się na to zgodził. Jeżeli nasza córka doczeka się dzieci, to podobnie jak na tronie andaluzyjskim, tak na tronie polskim zasiądą członkowie naszego rodu. A tutaj mamy, tak, tu mamy sojusz dalej, bardzo dobrze. I dalej nasza miła i kochana cesarzowa rządzi. W sumie możemy ją o coś poprosić, zobaczymy co by nam mogła dać. Co byś mogła nam dać, kobito? Nic. Nic nam nie może dać. Po prostu bida. Bida z nędzą. I tyle. O, to jakaś czacha jest ta kostka. I pięknie, kolejny przedmiot. Zobaczmy też... Jak się nasz dwór prezentuje? 16 na świecie, to jak dla tak małego państewka nie uważam, że jest to problem. Być może powinniśmy też zmienić, chociaż nie, to jest ten sam język chyba co w Andaluzji. Dobra, na razie tak myślę, żeby nie na przykład wysokoniemiecki nie wprowadzić, ale nie. No i dobra, kończymy na tym naszą kampanię. Myślę, że była fajna, myślę, że była też troszkę wyzwanie w pewnym momencie.
No i zapraszam na nową kampanię z DLC w Iberii. Zobaczymy. Na pewno będzie jedno tu kampania, a druga to jeszcze pomyślę, bo zacznę dwie nowe. Pozdrawiam i do zobaczenia.